devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit. Witam na moim kanale. Dziś chciałem pokazać moje krewetki Szoko w 25 litrach. Jak wcześniej nagrywałem filmik, szykowałem tam dwa baniaczki. Do jednego wpuściłem krewetki Szoko, te takie ładniejsze sztuki. Już trochę wybrałem, jeszcze nie wszystkie, no ale ze 30 albo 40 sztuk tutaj już pływa. Tak, a w tym drugim baniaczku to taki odpad tam sobie wrzucam. To na razie nie będę pokazywał tego zbiornika. No tutaj mamy, tak się prezentuje zbiornik. Mech ładnie ruszył po wymianie moich diod na power ledy, jakby to powiedzieć, i dodanie full spektrum, nie, jedną watową, jedną żaróweczkę. No lampka nie jest na środku, więc centralnie całego zbiornika nie oświetla, no ale tam gdzie trzeba to świeci. No a teraz wam zademonstruję fotkę, jak wyglądało to wcześniej, zanim wymieniłem te diody, ten mech na przykład. Taki prawie czarny, prawie zbrązowiał. No a tutaj już tak jak teraz się to prezentuje, dołożyłem tu troszkę innych roślinek. Mianowicie tak, dołożyłem tutaj Pogestemon Helferi. Kawałeczek Blexy Japaniki, która mi się oderwała w 112 litrach, więc postanowiłem ją tu włożyć. No i dałem troszeczkę, jakby powiedzmy, że trawnika, czyli mianowicie Monte Carlo. No i oprócz tego są tutaj bulwy lotosa, które wyciągnąłem z 450 litrów, bo jak palety pływały, to te bulwy po prostu latały po całym zbiorniku, więc jak wyrośnie z nich małe lotosy, no to po prostu je przerzucę tam. Na razie te dodatkowe roślinki to są parę dni, także zobaczymy, jak będzie to szło, ale i tak widzę już zmiany, gdyż tam słabiej niektóre rosły. Na przykład Pogestem nie chciał mi rosnąć w 112 litrach, tam tak jakby powoli umierał, a tutaj po prostu on się robi tak jakby coraz ładniejszy, mimo że tu jest sam żwirek i ja tu nie nawożę, nie? Więc wychodzi na to, że po prostu to światło im sprzyja lepiej niż SMD. W tym zbiorniczku mają pływać, czy tam chodzić sobie, krewetki Szoko, takie prawie że czarne, ciemnobrązowe. W tych 64 litrach mam zamiar zostawić tam krewetki takie jaśniejsze, ładnie wybarwione, brązowe. No a odpad wyłowić, a tutaj jest tak bardziej trochę na razie, no nie wiem, może na razie, później się to rozrośnie, trochę biednie, ale ja tutaj chcę widzieć krewetki, a nie samą zieleninę, dlatego że w 64 litrach tak mi to wszystko zarosło ładnie, że jedyną możliwością wyłapania krewetek jest po prostu, jak je karmię, to one wszystkie wyłażą. Znaczy, no może nie wszystkie, ale większość wychodzi, więc wtedy najłatwiej je łapać, nie? Czyli trzeba stopniowo. A tutaj widok z góry, lampeczka 7-watowa świeci 7 razy 1 W power LED w tym full spektrum. Na Facebooku pokazywałem fotki, jak ja to sobie przerobiłem, bo tutaj były wcześniej oryginalne diody 7-watowe, 7 razy 1 W, ale jakieś chyba słabej jakości, gdyż ten mech w ogóle mi nie chciał tutaj funkcjonować, a na tym oświetleniu siedział tutaj prawie, no przynajmniej 3 tygodnie, zanim wpuściłem tutaj krewecie, nie? A odkąd zmieniłem to oświetlenie, no to po prostu mech zaczął rosnąć fajnie. No i oczywiście tutaj inne roślinki też podejrzewam, że zaczną rosnąć, chociaż nie wiem, jak będzie to z nawozami. No gdyż ja tutaj nie planuję wlewania żadnych nawozów. Tu tylko to, co krewetki wytworzą, oraz to, co tam wlewam, mineralizator do wody RO. Przewodność tutaj jest 500 mikrosiemensów, pH 7,1, KH 6, GH 12. No i tak sobie to funkcjonuje. Powiem tak, to już ostatni filmik przed świętami, także chciałbym życzyć wszystkim wesołych świąt.
i mam nadzieję, że po świętach coś nagram, a jak nie, to dopiero po nowym roku. No, jeśli filmik się spodobał, to oczywiście łapka w górę. Jeśli się coś nie podoba, to proszę o jakiś komentarz. Zobaczymy, może coś poprawimy. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, gdyż planuję przy 1000 subskrypcji zrobić jakiś taki fajny konkurs w postaci, znaczy wygrana to będą zapewne krewetki, ewentualnie coś do krewetek. No, jak na razie jest ponad 600 subskrypcji, a wszystko zależy od Was, kiedy ten konkurs się odbędzie po przekroczeniu 1000 subskrypcji. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć, cześć. No i zdrowych i wesołych świąt oraz przyjemnego wypoczynku.